Okej, mamy tutaj Josiego oraz Briana oczywiście oraz Lee i Violeta. Na razie jest badanie generalnie swojego przeciwnika. Próbuję tutaj tego zagrać wybitkę, może zaraz mi się uda, już nie pamiętam. Chyba mi się uda. No ale niestety tutaj się łapię na kontera, jak zwykle zresztą, bardzo często się na to łapię. To nie chciałem zmieniać postaci za szybko, ponieważ wiedziałem, że mnie będzie chciał wybić. No i nie tracić tego, Rage'a przy okazji. Brian na Rage'u zawsze spoko. No i tutaj Orbital wszedł, ciągle się pchał, zauważyłem, więc taki pusty tak naprawdę Orbital. Tutaj nieudany oczywiście Taunt B4. Znaczy, no, można tak powiedzieć. Tu mi się akurat udało oczywiście, próbował się zmienić. WS1 wszedł elegancko. No i generalnie wiem, że mój przeciwnik gra bardzo agresywnie, ciągle do przodu, więc mocny sidestep na początku. Tutaj próbowałem coś wykombinować, bardzo kijowy kąt miałem. Taki nienormalny. Tutaj zauważyłem, że mnie za każdym razem paniszuje tego hopkika, więc ładuje się dalej z tym hopkikiem, ponieważ on się również bardzo mocno pakował przed siebie. No i tutaj akurat mi wszedł. Tu sobie 4, ściana, taka średnia na jeża. Próbowałem sidestepować, ale się nie da. No tutaj standardowe jakieś połki. Udało mi się obejść. No i znowu wszedł, jak wspomniałem wcześniej. Strasznie się pakował przed siebie. No ale wciąż jest to dopiero druga runda. Więc trzeba uważać. Czekam na jakieś jego posunięcie, które by umożliwiłoby mi wejście, że tak powiem, z jugglem, no ale na jego nieszczęście dopiero teraz to robi. O, już mi udał się, ale nie mógłbym skończyć tą grę, ale niestety paluszki za wolno chodzą. Dobry punish tak naprawdę, ale nic specjalnego. Tu myślałem, że jednak nie będzie, że będzie się zmieniał czy coś takiego, ale dopiero później zauważyłem, że miał dużo życia, więc tego nie robił. No i ładny sidestep z jego strony. Tutaj sidestep jeden na konterka miał wejść, nie wszedł niestety. O, dziwny cios wygląda jak tego, wygląda jak lawa do pokarania, chyba nie jest, bo odpycha. Mocne kombo 100 damage'u. No i myślałem jednak, że będzie tutaj jakiś low wykucany przeze mnie. Niestety mam już 2-2. Jest counter, bardzo agresywnie ciągle Lee. No i hopkick w końcu wszedł, w końcu się wepchnął pod niego. Musiałem zadać bardzo duże obrażenia na początku, żeby mieć go pod ścianą. Wchodzi sword sweep, średni juggle. Myślałem tutaj, że się szybciej będzie tagował, dlatego nie kończyłem juggla. No ale tutaj już znowu hopkick wszedł. Tutaj już kończę juggla, widzę, że nie będzie się zmieniał. Tak mi się wydawało. No i oczywiście unblock. No i mogłem już kończyć, ale jakoś się zawahałem, no to wychodzi. Łapanie na dwie ręce nie wyszło, no i na whiffie B22 GG.